No cześć, siema no moi mili. Dzień dobry wam wszystkim. Ale dzisiaj przywitanie zrobię troszeczkę tak minimalnie inne. Z tej strony jak zawsze ja, wasz ciekawy wyklęty. A my zaczynamy następny odcinek naszej serii Zagrajmy w Portala Dwójeczkę. Już chciałem mówić Aperture Science, ale to nie jest Aperture Science. Jak wam minęły święta? Tak ogólnie jestem ciekawy. Dobrze, źle, możecie napisać, zawsze słuchajcie w komentarzu. Minęły, nawet słuchajcie ciekawie. I po świętach nareszcie jestem w swoim jakże kochanym domeczku, w swoim jakże kochanym pokoju jednoosobowym. 14 metrów kwadratowych, momencik DPI sobie troszeczkę pozmieniamy, okej. I wracamy do naszego słodkiego portala. Niestety z naszą jakże nieznienawidzoną przeze mnie GLaDOS, którą miałem ochotę rozmazać po tej płycie chodnikowej. Rozmazać, załatwić totalnie, ale niestety nic z tym nie możemy zrobić. I musimy razem z nią przejść przez ten wielki kawałek goryczy. Łoszesz ty! Wow! Co ja zrobiłem? What I have done? Co ja przed chwilą zrobiłem, to... Nie, dobra. Udajmy, że tego nie było, dobra? Przede wszystkim może to powinniśmy włączyć jakimś cudem, momencik, dobra, pomyślmy najpierw. Czy ten guzik, tu jeszcze jak nacisnę, to zmieni? Nie? Nic z tym zrobić nie mogę. Trochę za szybko tą myszką wariuję. Dobra, doskoczyć to my tam doskoczymy, chociaż ja to nawet przeskoczyłem, muszę powiedzieć. Czy ja mogę jakąś tą bramkę otworzyć? Czy ja tu mam jakiś durny guzik, przycisk, cokolwiek? Co mi pozwoli? Nie. A to się otwiera. Cave Johnson. No trochę się podstarzałeś, staruszku. Test Subject Waiting Area. Czyli tutaj czekali sobie 60 dolców. Uśmiechnięty. Facio, jacht z tyłu. Oczywiście wszystkie synonimy bogactwa. Żeby tylko zachęcić, że robią prawidłową decyzję. Chyba numer 23, że niby. Stare drukarki, komputery. Pamiętaj, alert you. Ostrzeż, powiadom swojego przełożonego, gdy zobaczysz inspektora Osha. Oszaja, coś na tym stylu chyba. Inspektor Departamentu Energii. Bla, 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 bla. Komisję z regulacji nuklearnej. ATF, FBI, wszystkie inne umundurowane służby. No. Widzę, że to taki trochę mniej ciekawszy biznes. W końcu się ujawnił. I musieli minimalnie zacząć coś z tym robić. No dobra, ale wiecie co? Dobra, ja tu walnę jak standardowo, słuchajcie, przerwę i ja ogarnę, może ja podejrzewam, że tam trzeba będzie doskoczyć, ale no zaraz to, słuchajcie, ogarniemy. Give me a second. No i miałem rację, wam muszę przyznać. Miałem rację. Po prostu wykonałem, słuchajcie, ten skok źle. On był został wykonany źle. Wait a second. No, tu się władujemy. To tak, przede wszystkim wykonaliśmy go źle. I dlatego też skoczyłem źle. Musimy sobie tu tak skoczyć. Momencik. Ach, come on. Wow. To w sumie mimo wszystko było troszeczkę niezłe. Taki podwójny skok, że przypadkiem zrobił. No. Ale my się tu ładujemy. I co? Zjeżdżamy na dół razem, słuchajcie, z ziemniaczaną GLaDOS. Co prawda minimalnie cieszę się z jej stanu takiego, ale... No, mając na myśli to, że to jest GLaDOS, wiem, że po prostu prędzej czy później będzie próbował nas zrobić... przysłowiowe jajo. No troszeczkę nie. Niewiele się działo. Dlaczego mi tu, słuchajcie, zegarek troszeczkę dziwnie ten zaczął odliczać od początku? Nie wiem, ale go już naprostowałem. Wracając, słuchajcie, do tematu. Ja wiem po prostu, że GLaDOS będzie nas próbowała prędzej czy później w jajo jedno wielkie zrobić i trzeba będzie mieć się troszeczkę na baczności. No. Carolyn, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Wait a second. Who is that? What the hell is going on here? Co to przed chwilą było? What the hell was that? What? Okay.
To było dosyć dziwne. To było dosyć dziwne. 1972, obszar testowy 01. Aż sama dostała spięcia. Ciekawe, co to miało... Tutaj niewiele tutaj można zorientować. Znowu odezwała się Caroline i w tym samym momencie odezwała się GLaDOS. Że co, GLaDOS ma coś wspólnego z Caroline? To są... te same osoby? Da fuk? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, słuchajcie. No dobra. Co my tu mamy, co to robi? Dobra, to się podnosi i opuszcza. A tu mamy... wcześniej mieliśmy niebieski żel, teraz mamy pomarańczowy. Ciekawe, co on... do czego on będzie służył. No dobra, musimy się tam dostać, więc... my dostaniemy się tu i zobaczymy. Na ile? Na parę sekund. No dobra, zobaczmy, co on robi. Przyspiesz. Wow! Ty, ale po nim się zasuwa. To jakiś bardzo przyspieszający żel. Coś, nie wiem, coś może w rodzaju ślizgawki takiej robi. Taki bardzo śliski, że można po nim sunąć bardzo nieźle. Jeee, fajny on jest. A to momencik. Sru. Aha, zgaduję, że teraz mamy to oblepić totalnie. Pyk. To my mamy zrobić sobie takie pyk. Pyk. I to teraz... dokładnie. I to teraz oblepić. No dobra. No to zobaczmy. Zginiemy czy nie? Aaaa! Niezłego rozpędu to nam daje. No dobra, strzałki tu. No doskoczyć tam i doskoczę, ale... no właśnie, tu mamy portala. Więc możemy tu... give me a second. Here we go. Niebieski. Niebieski. Dokładnie, widzicie? It work! It works. I want to say. Okej, więc my sobie walniemy tutaj. O. Będziemy na wybiegu i osiągniemy jeszcze lepszą prędkość. Pyk, 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 pyk. Ah, ten żel jest świetny. Dobra, możemy go sobie po prostu tutaj wyciągnąć. Pyk, pyk. Momencik. No też się tak ślizga, widzicie? Nawet tak się ślizga po tym. No dobra. Teraz my mamy tu zrobić. Walę tutaj na wszelki wypadek. O! Portala i... repulsyjnego żelu nie mam. Wysoki skok zrobić, ale na czym? Skoku wysokiego to ja tutaj nie zrobię. Ale... ta woda brudna, as fuck. Nie ma skąd tak tu skoczyć. Czy gdybym się rozpędził i... czy to zadziała? To hipotetycznie powinno, ale momencik. Do not! Nie! Nie opuszczaj... twojego miejsca przy pobytu. Czy coś w tym stylu. Nie dotykaj szkła. Nie wiem, co znaczy loiter przez więcej niż 12 minut. Rób. Zakładaj koszulkę i spodnie przez cały czas. Albo zmieniaj. Nie, zakładać to może nawet piesz. Aha, w sensie prać, tak. To chodzi o to, żeby prać. Przemieszaj się szybko przez swoje... przez swoje pomieszczenia testowe lub drogę testową. Nie zapomnij nie dotykać szkła. Ja pierdzielę, cały czas takie traktowanie jak brudasów, nie? Momencik, momencik.
Yeah! Wow, 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 wait. To nie było takie bezpieczne. A sobie w sumie przyjdę się z tym. A! Rozpieprzmy. No, to co się dzieje jest na pewno dosyć interesujące. No teraz sam się zdążyłem zaciekawić tą Mongados. Minimalnie. Ale moment, coś tam mamy. Give me a second. Pamiętaj bla 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 bla. Those people in the portrait, they look so familiar. Wow. Ale tu Cave Johnson, Cave'a Johnsona tutaj mamy i w tyle jakąś kobietę. Wnioskuję, że to jest Caroline. GLaDOS musi mieć z nimi jakieś, znaczy powiązanie jest stuprocentowe. Bo przecież Apache Science stworzyło GLaDOS, nie? Ale dziwi mnie, że ona ich zna jakby, nie? Chociaż nie wie, kim oni są, ale ich zna. Jest to dosyć ciekawe. Czy mamy tu kogoś jeszcze? Nic, 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 tutaj nie mamy większego. Ale osiągnięcie zdobyliśmy, to fajnie. Nie wyłączyło się. Niebieski żel, pomarańczowy żel i... Co my tu jeszcze mamy? Wait a second. Zobaczmy tu sobie... Nie. Wciąż nic przyjemnego. Ale możemy... Nie. Yeah. W sumie gówno możemy. Nie, to raczej nie jest to, co chciałbym chyba zrobić, bo ten żel niewiele mi się tutaj zda. No już, 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 już. I pek. O. Zastąpimy go tutaj. Tylko moment, no właśnie. Bo tutaj widzę bramkę i raczej się tutaj o nią rozbijemy, więc to nie byłoby zbyt fajne. Ale jeżeli zrobimy to w ten sposób... O właśnie, to teraz będziemy mogli się rozpędzić i jednocześnie skoczyć z końca, więc... Pyk! Ah! Beautiful! Tu, tu... A, rozumiem. I stąd będziemy musieli wyskoczyć. Czyli rozbiegamy się, skaczemy, tu walimy portala i z tego portala wyłazimy, wyskakujemy mniej więcej tam. No dobra. Let's do it. But how? Wait, give me a second. Dobra, to jest niebieski portal. Dobra, to się cofamy. Czy tam mam jakąś powierzchnię porta? No, ciężko, ciężko, ciężko. Ale moment. Czy ja mogę stąd? No właśnie. Stąd sobie mogę tam wrzucić portala. Mogę go sobie tu wrzucić. O, jest idealnie. I teraz mogę go sobie zrobić tak. Pyk! Dokładnie. Widzę zmodyfikowane trochę nagranie, zmodyfikowane nagranie audio. Ciekawe, ciekawe z tą GLaDOS. Gada Caroline. Zna tych ludzi, zna Cave'a Johnsona. Bardzo kojarzy się i Cave Johnson. Zna Caroline, zna, kojarzy Caroline. Wait a second. But I know we'll meet again some sunny day. Kurczę, uwielbiam tą nutkę. Ta nutka akurat... Uch, znowu coś z tym programem, to mam nie tak. Ustawiam 9 minut, a wali mi 20, się restartuje. A, ale co zapamiętałem z numerka, to zapamiętałem.
No ale dobra. To my tu jesteśmy. You could walk out of here with 120 weighing down your bindle if you let us take you apart, put some science stuff in you, then put you back together. Good as new. Hmm, ciekawe. Czy ktokolwiek by się skusił? Chyba skrajnie zdesperowany gość. Albo gościówna, jeżeli to też i dziewczyny jakieś brały w tym udział. W sumie mogłyby, bo why not? Piosenkę w wykonaniu Billa Cyferki Kurza, ale ona mi utknęła w głowie. We'll meet again. Ta trochę bardziej nie opublikowana została, ale nie została w samym kanonie. Został tylko jej fragment wycięty, nie? On miał śpiewać? Albo to jest fanowska wersja, mniejsza, ale to mi utkwiło w pamięci. Dobra, tutaj mamy repulsyjny i ten drugi. Wylewany. Co my tu mamy zrobić, kurde? Momencik, to jest chyba bardziej trochę złożony. Przede wszystkim musimy się dostać tam. A żeby móc się dostać tam, trzeba wyskoczyć stamtąd. Trzeba zrobić... No nie, takiego skoku nie mamy tu szans zrobić. Pewnie po to jest... Mamyż? Momencik. Dajcie... To wymaga małego, słuchajcie, rozeznania. Co tam jest? Co tam jest w ogóle? Co to jest? Co to jest? Dobra, to się obraca. To się obraca. Dobra. Mamy postęp. Wiemy, że to się obraca. Pomyślmy to, co, na czym to by mogło... Co by nam mogło pomóc? Słuchajcie, to się obraca. Musimy się dostać tam, czyli musimy wykonać skok. Ale na samym żelu repulsyjnym tu nie pociągniemy. Musimy się rozpędzić. Tak samo jak w poprzedniej komorze testowej, rozpędzimy się, wpieprzymy się, tu wyskoczymy. Tam będzie żel repulsyjny, ten niebieski, który nas odbije i doskoczymy tam. Mniej więcej, coś w tym stylu. Dobra, to mamy już minimalny plan działania. Minimalny plan działania. Mamy minimalny plan działania, przydałaby nam się jeszcze kostka. I teraz skąd tą kostkę zdobyć? Stąd pewnie mamy wziąć długi rozbieg. Cholera. No, musiałem mi coś oczywiście wziąć, prawda? Prawda. No dobra. Na razie sobie to uwalmy może. O właśnie. Niech to nam się uwali. Prawidłowo. Teraz sobie weźmiemy tutaj to. Uwalimy sobie tam. Tam z rozbiegu. I tam. Mam nadzieję, że to starczy w sumie. Nie wiem, czy tutaj nie wypadałoby właśnie na końcówce takiego dać niebieskiego, ale przez kształt planszy wydaje mi się, że raczej nie. No ale dobra, to już mamy, ale potrzebujemy tutaj jeszcze czegoś, potrzebujemy... Nie, stamtąd wyszliśmy. Potrzebujemy kostki. No bez kostki to będziemy mieli drobny problem. No tutaj też nam to wiele nie pomaga. Też tu wiele nie widzę. Kostka. Tam mamy kostkę. Dobra, mam teraz lepsze pytanie, jak się do niej dostać. Skok tu jakiś można zrobić. Chyba rozumiem. Chyba kumam. Ehe. Tylko momencik, co my tam mamy? No dobra. Ku chwale nauki. Wow, trochę ostro żeśmy przygięli, ale skoro stąd się wybiliśmy, to tam też powinien być niebieski. Więc tam szybko walniemy... Złapiesz?
Miejmy nadzieję. Zaraz to zobaczymy. Pyk! Pyk, pyk! Portal here, portal here. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk. No, 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 no. Okej, upewnijmy się. No dobra. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Tam już jest... Właśnie... It work! Ach! Still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again, all you gotta do is let us disassemble you. We're not banging rocks together here. We know how to put a man back together. So, that's a complete reassembly. New vitals, spit shine on the old ones, plus we're scooping out tumors. Frankly, you ought to be paying us. No w sumie za taki zabieg to jak najbardziej, tylko że jak sobie pomyślę, że to są dopiero testy początkowe. Jak jakoś wam nie ufam. Na miejscu tych bezdomnych jakoś bym wam się zaufał. Z takim daciem, tak żeby się dać pociąć na kawałeczki. Nie. Nie dla mnie. Nie dla mnie firma Apple z piekła. No ale dobra, jedziemy sobie dalej. Jeszcze parę minutek to zdążymy, może coś jeszcze zobaczyć. Ciekawszego. 68 wciąż. Thank you. I can't believe I'm thanking these people. For staggering your way through Aperture Science's propulsion gel testing, you've made some real contributions to society for a change, and for that, humanity is grateful. If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building. For many of you, I realize $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt? Ale on ma też osobowość, nie powiem. Chociaż na tamte czasy 60 dolarów to chyba była całkiem spora suma, nie? O wiele większa niż dzisiaj, nie? W porównaniu, jakbyśmy to tak sobie przyjęli. Panowały zupełnie inne ceny i 60 dolarów to... No, to w sumie nawet... To było coś chyba nawet. 60 dolarów. No będzie... Coś mnie tutaj... No właśnie. Musiałem trochę pociągnąć za kabel od słuchawek. Dziękujemy wam! Że coś tam nie robiliście dłużej przez 20 minut. Windę na zewnątrz. No oczywiście nie ma tak dobrze, no, żebyśmy tak... No nie ma tak dobrze. Idziemy tu się... No dobra, rodzinka mi się tutaj minimalnie zwaliła. Jeszcze ze... dwie minutki, to może jednak coś tu zrobimy. Znaczy, wiele nie zrobimy, ale może chociaż popatrzymy mniej więcej co i jak. So! We should... Enter there. Tak, powinniśmy się tutaj dostać. Tu raczej nic nie zrobimy. Pump Station Gamma. A to, co to wy tam macie za gammę? 82. Kolejne 10 lat różnicy mniej więcej. Pyk! Wow! To było za blisko. To too close. Catcher, watch your step. Uważaj na swój krok. No to chyba ty jesteś Caroline. Mości GLaDOS. No dobra, co my tu mamy? Trzy ogromne pompy. Mamy tu trzy ogromne pizdu pompy. I w sumie... zielonego pojęcia co takiego tu powinien zrobić. Mamy tutaj jakąś przestrzeń portalową. Tam mamy przestrzeń portalową, ale że jestem leniwym człowiekiem, to mi się tutaj nie chce ten. Alfa, beta i gamma. Ale dobra, to po kolei jedziemy.
Jedynka. Uruchomiona. Dwójka. Uruchomiona. I trójka. Uruchomiona. What the hell? Te pompy, ja tu widzę, są trochę uszkodzone i... Coś nas tu próbuje zmiażdżyć, więc... Słuchajcie, to by było na tyle. Ja zabieram się za nagrywanie drugiego odcinka. Trzymajcie się i cześć, hej!